No cześć, ja jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z przechodzenia rozdziału u kawala z gry Zaptyje. I na start mam do powiedzenia wam parę rzeczy. Właściwie to trzy. Po pierwsze, muszę... Kiedy ja wreszcie się nauczę... bezbłędnie dopasowywać głośność gry do swoich wypowiedzi, żeby ta nie przygłuszała przypadkiem tego, co gadam. Czego ja się tego nigdy nie nauczę, zacznę od tego pytania, bo niestety końcowa sentencja, jaką miałem przyjemność was uraczyć, została raczej przygłuszona. Drugą sprawą jest właśnie, no właśnie, ale jeszcze kończę z tą pierwszą sentencję. Moja końcowa sentencja miała przyjemność zostać niestety przegłuszona przez dźwięki tej gry, przez co nie mogliście usłyszeć, co ja konkretnie chciałem powiedzieć. A chciałem powiedzieć, to jest już właśnie ta druga sprawa, że nie jestem, że najlepiej mi się w tę grę gra, kiedy jej w ogóle nie nagrywam. Bo dzięki temu mam przyjemność mi o wiele lepiej wychodzić z kradanie. I parę innych tego typu rzeczy. No, tym bardziej, że podczas ponownego przechodzenia Zaptyje miałem przyjemność nie zignorować możliwości do kupienia sobie kolejnych noży. Które to zignorowanie w moim pierwotnej gameplayowej serii miało przyjemność poskutkować bardzo nieprzyzwoitymi raczej rzeczami. Bardzo raczej nieprzyzwoitymi rzeczami. No, tym, że jak często moje skradanie się nie wychodziło, chociaż z ratu odsieczą miało przyjemność od czasu do czasu przybywać posiadanie księżęcego pistoletu, dzięki któremu mogliśmy nie marnować niepotrzebnie nie noży, a zamiast tego z desasu załatwić przeciwników po cichu, bo ten pistolet, zresztą jak oglądaliście moje gameplaye, to zapewne wiecie, ale jeśli nie, to powiem wam, że jest to raczej dosyć stosunkowo cicha broń. Bo no właśnie, zadaje ona, że jest ona głośna, bo nie jest ona za bardzo głośna, ale odgłosy raczej wydaje je, ale na pewno nie jest słyszalna na pewną odległość, dzięki czemu, no właśnie, można spokojnie z niej strzelać. No i wreszcie trzecia sprawa. Ja ten film mam przyjemność nagrywać dzień po publikacji poprzedniego drugiego odcinka, ale wy macie przyjemność oglądać go tydzień później. Ale wy zapewne będziecie mieli przyjemność oglądać go tydzień później. Bo wtedy teraz na taki pomysł, żeby nagrywać od razu kolejne odcinki z mojego przechodzenia Zaptyje Kawala. Z mojego przechodzenia rozdziału Kawala z gry Zaptyje. I wrzucać te filmy z cotygodniowymi przerwami, a nie od razu, no w sensie, że zaplanowanie premiery, te sprawy. Zaplanowanie z góry publikacji, te sprawy, że będzie przez pewien czas zdecydowanie prywatny, a potem danego dnia stanie się publiczny. Dany film. I w sumie w mojej głowie ta trzecia sprawa, objaśnienie jej miało przyjemność brzmieć o wiele lepiej, ale mniej więcej wiecie, o co chodzi. Będę miał przyjemność nagrywać od razu kolejne gameplaye z Zaptyje, chociaż nie często. A dopiero tydzień później wrzucam na YouTube'a. No. Takie mniej więcej rzeczy. Natomiast co nas czeka w kolejnym odcinku? Właśnie w tym kolejnym, skoro właśnie zdecydowałem się go nagrać. No, skoro tak doszedłem od razu do
do kolejnej misji fabularnej, to po co niepotrzebnie czekać? Jest ustawione na szybki? Jest. To po co niepotrzebnie czekać? A zamiast tego po prostu wskoczmy do akcji na kolejną dawkę przygód. W XIX-wiecznej Turcji. Tak więc zapraszam do oglądania. I mam nadzieję, że nie będzie już tak trudno jak poprzednim razem. Ścierzę też sobie grę na wszelki wypadek i żebym tylko nie przesłaniał głośniku swojego telefonu paluchami. No i dobra, jesteśmy już w grze. I pierwsze, co mi się rzuciło w oczy po raz pierwszy, to jak wygląda tutaj niebo. Chmury nie są tuż nad naszym czółkiem, tylko po bokach. To jest w sumie ciekawe. No ale dobra, to nie jest najważniejsze. Ważna jest teraz misja fabularna, którą teraz widzimy. Jest oczywiście w tym domu. Avni, Orhan i Gazanfer. Zdążyłem już zapamiętać imię. No od prawej, podawani. Ten. Ten. I ten, to kolejno Avni, ni, O. przepraszam, Avni, Orhan i Gazanfer. To jest warte zapamiętania. Już zdążyłem zapamiętać imiona swoich kompanów, ale tymczasem zobaczmy, co tam w zapiskach. Arsoniści podpalają miasto. Arsoniści palą miasto. Powstrzyma ich, zanim będzie za późno. No, czyli misja podobna do tej z głównej opowieści. O kurde. Avni, Orhan, Gazanfer. Kawala płonie! Musimy udać się na ratunek. Byleby tylko optymalizacja nas nie zabiła. Tutaj ludzie w ogóle panikują na ulicach, niestety. O kurde! Nie! Bardzo dobrze. Że straciliście ten przekręt. Bardzo dobrze, że straciliście ten podpalaczowy powóz. No, no dobra, gdzie są tu jeszcze w okolicy? Jedzie łotry, co? Dałoby się czymś to ugasić zapewne. Wow! Dobra, udało się ugasić zanim było za późno. Ale wszystkich trzeba było najpierw zabić właśnie arsonistów. Byleby tylko jeden z moich ładunków nie zginął.
Tak w plecy? A niech to. No przecież akurat mnie mogliście załatwić. A nie tego, który wychodził przed szereg. A zresztą już pozwolę sobie zginąć. No dobra, czyli trzeba przyznać, że ten rozdział ma przyjemność być zdecydowanie w sumie trudniejszy niż właściwa fabuła. Jakby nie patrzeć. Bo musimy uważać na życie swoich podwładnych. No dobra, ruszamy! To się zakamuflował. Mam nadzieję, że żaden z oficerów nie zginie po drodze. Ale właśnie, tutaj podobno przejeżdża... O właśnie! Dokąd to, kolego? Nie no, ten jeden wyjątkowo z moich kompanów ma przyjemność bardzo ewidentnie ryzykować zgonem. Poważnie? No, w takim ramie, ja przepraszam bardzo, sprawa była raczej o wiele prostsza. Bo przede wszystkim to nie było takie duże miasto. No. Przepraszam na chwilę. Okej, no i teraz wracamy. Thank you.
Teraz to będziemy musieli zejść nieco niżej, jak się okazuje. Mam nadzieję, że będzie warto. O, jeden z nich, jeden z tych bandytów właśnie upadł efektywnie na głowę. Nie! No i co, to by było na tyle? Dobra robota, panowie. No i to tyle? Serio? Nie ma żadnego przerwnika filmowego? Nie rozumiem. I cyk, kolejny ukryty relikt zebrany. No ale tak szczerze, to spodziewałem się tak naprawdę czegoś więcej znacznie. Tam w tym wypadku. No ale skoro tak, to niech będzie. Muszę się znowu jakąś scenkę. Zobaczę tutaj coś. Czuję się coś potencjalnie z tego. Innego odcinka zaptiję jakieś nagrania. Dobra, obezwładnijmy jakiegoś długarza tak naprawdę. No i oczywiście przypominam, że akurat poprzedni odcinek nie był żadną misją typu stealth, że tak powiem, ale wciąż. Ale wciąż prawda jest taka, że o wiele lepiej mi idzie grać w tę grę samemu, bez żadnej publiki, ale Sarge nie ma z tym żadnego problemu. No i cóż my tu więcej mamy? No dobra. Mamy październik, więc ogólnie rzecz biorąc teraz mamy październik, więc jakiś halloweenowy specjał by się przydał.
No, zastanawiam się właściwie, jak to wszystko właściwie ugrać. No, przede wszystkim dokończyć tak naprawdę tego, detektywa Rogersa. Trzeciego detektywa Rogersa, którego scenariusz aczkolwiek wciąż powstaje. Podczas gdy jednak wirtualna Turcja jest nękana znowu przez wichrzycieli jakże podstępnych. I proszę bez tutaj skojarzeń potencjalnych złych. Wow! Znowu jakiś oficer zginął. I nie, no oczywiście, że... Dlaczego podczas misji nie można korzystać z uleczania się? I dlaczego ja przeniosę się z powrotem tutaj? Jest ta przeklęta stodoła, w której się ponoć znajduje ten sklep. No kurde, serio musiało... Ten jeden z moich oficerów musiał zginąć. No i kurde, już jest po fakcie. Tam jest, Boże Święty, byłem cały czas blisko tego. Dobra, panie sprzedawco, mam nadzieję, że ten... Nic się panu nie stało. Naprawdę mam taką nadzieję. No i dobra, kolejny w sumie exaction case został załatwiony. A teraz... Przydałoby się zaliczyć jakieś wyzwanie parkurowe, by was nieco tutaj pozadziwiać. Jak w pierwszym odcinku. W ogóle to chciałbym pozdrowić wszystkich zabójców w kawali. Miło mi, że przerywacie mi takie codzienne rzeczy. I rozmaicacie mi dzień swoim pojawianiem się. I próbami, nieudanymi próbami... Załatwienia mnie. Tam moi kompanii wciąż ten coś kombinują. A ja tymczasem pozwolę się udać do gun shopu. Najpierw wymienić swoją aktualną broń na pistolet książęcy, który sprawi, że no właśnie. Skakanie między przeszkodami, który sprawi, że no właśnie. No już opisałem jego właściwości. I że i to jak o wiele lepiej poszło mi skradanie za drugim podejściem, no ale to już przepadło, no chyba że... No zresztą nie będę wam mówił, bo to ma być niespodzianka. A teraz pozwolę się udać na miejsce parkouru i widzę się z wami już na miejscu. Znowu się tutaj jakiś zabójca na mnie czai. I po co straszysz ludzi, co? Ci zabójcy naprawdę potrafią być upierdliwi. Wszystko się nagrywa. Oczywiście rozumiem, na czym polega zabawa w parkurowanie.
No i teraz zauważcie pewien fakt, że w misjach parkurowych postać gracza przełącza się z Salmana na zwykłego szeryfa Zaptije. Ciekawe, prawda? Grać. Tak, nie rozumiem niestety. A bardzo powinno od tyłu prowadzić, co jest. Oj. Wow. Oczywiście to... Jezus Maria, nie trafiłem palcem w ten. Oczywiście to wszystko, czy skradanie mi wychodzi, czy nie. No właśnie, skradanie się podczas parkurowania. No, wiem, że to brzmi bez sensu, ale tak w istocie jest, bo... No właśnie, w tych parkurowych wyzwaniach można w biegu podejść od tyłu przeciwników. Kurde! Czy miałem przyjemność też robić podczas grania? Zaptije po raz drugi, przechodząc z jego fabułę. No chyba was. Także no, właśnie. O wiele skuteczniej z jakiegoś powodu mi się przechodzi tę grę, w ogóle jej nie nagrywając. Nie to co Sarge, który ma przyjemność nie mieć z tym problemu, no i w sumie też Stealth Game BR. No mam przyjemność oglądać na YouTubie te i owe rzeczy. No ale na równi. Należy też zaznaczyć, no cóż. Chociażby moją serię z Assassin's Creed Identity, które no... No szczerze, w sumie tak średnio mogą mi pójść, ale i tak wciąż lepiej. Już pierwotnie mogło być. Jakoś tak. No ale okazjonalnie się udaje. No i powtarzam jeszcze raz, na Assassin's Creed Identity no miałem przyjemność raczej się popisać, no raczej no swoim kompetentnym skradaniem się, ale tak to no nie za bardzo. No jeżeli chodzi o Zaptije, przy tym bardziej jeżeli chodzi o ten pierwszy raz przejścia, nie ogarnięcie, że można dokupić sobie dodatkowe noże. Tak.
No, zaś jeżeli chodzi o obecną sytuację, to jak się okazuje, podczas misji parkurowych nie gramy samym Salmanem, a jednym z podstawowych szeryfów, podczas gdy, jak widzimy, sam Salman udaje się z powrotem do... bazy właśnie, o tam się znajdującej, do tego zamczyska Zaptije. No wiem, że to brzmi dziwnie, no ale tak po prostu jest. Wow! No i teraz wyzwanie jest takie, aby w ciągu 20 paru sekund pokonać takie przeszkody. Aj, no niestety. Dobra, jeszcze raz. Ewentualnie to wszystko w montażu pozwolę sobie przyspieszyć. Ty, Salmanie, się udawaj do bazy. A tymczasem Orhan, czy kto to jest inny z twoich żołnierzy, pokona za ciebie wszelkie parkurowe przeszkody. Ja bardzo przepraszam. O tak, to jest zdecydowanie to. I chyba coś mi się zdaje, że właśnie te poboczne aktywności wypełnią cały odcinek niesłusznie, niezamierzenie. Ale obiecuję, że właśnie potem pozwolę sobie zakończyć. A gdyby tak obkręcić całą sytuację wokół 180 stopni? To było dobre. Ale raczej nie warto było tego robić ze względu na czas. No, było spaść jeszcze niżej. To właśnie przez to nieudane wskakiwanie na obiekty. Najbardziej cierpi, kurde. No!
Wow! No, i cyk. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Zaptije. Wciąż mam przy sobie ten miniaturowy rewolwer do rewolwerowania. Ale pozwólcie, że na tym zakończę dzisiejszy gameplay. No, dzisiejszy gameplay mający miejsce po premierze wczorajszego odcinka, po premierze, że odcinka z 7 października, ale wy zobaczycie go za tydzień. Ja to nagrywam dzień po publikacji poprzedniego odcinka, ale wy go zobaczycie za tydzień. Za sprawą jakże cudownej funkcji to, bo jako jest zaplanowanie publikacji. No dobra, widzimy się więc w kolejnych odcinkach i kolejnych misjach fabularnych tego rozdziału. A ja tymczasem się z wami żegnam. Komendant Michał oddelegowuje się od służby policyjnej w XIX-wiecznej Turcji. A was tymczasem żegnam. Do zobaczenia już niedługo.